Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na reading vloga, w którym będę czytała książkę w ramach współpracy z wydawnictwem Winidia i jest to Dopóki rosną cytrynowe drzewa. I teraz to jest książka chyba przeznaczona dla mnie. Bardzo mnie serce boli, że wydawnictwo akurat przy tej pozycji nie robiło patronów, dlatego że jest to historia o studentce farmacji, Salamie, która właściwie była tą studentką farmacji, była na pierwszym roku, kiedy rozpoczęła się wojna w Syrii. Zabito wszystkich lekarzy, wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy, co poskutkowało tym, że również studenci na przykład farmacji musieli zacząć jakby wejść w rolę lekarzy i ona właśnie jako już młoda dziewczyna, która tak naprawdę nie ma żadnego wykształcenia, bo czym jest pierwszy rok farmacji w obliczu tego, w obliczu naprawiania ciała ludzkiego, jest niczym i ona musi wejść właśnie w rolę lekarza, żeby pomagać innym. To będzie na pewno bardzo trudna lektura, natomiast sama tematyka po pierwsze przypomina mi Żywicielkę, czyli książkę z gatunku literatury dziecięcej, którą czytałam w zeszłym roku i bardzo mi się podobała. A po drugie, no, tematyka jest mi mocno bliska, no bo jednak to jest coś, z czym ja funkcjonuję na co dzień, także nie mogę się doczekać. Zaczęłam, tylko trochę się po prostu boję ciężkości tej lektury, także zobaczymy, jak to będzie. Poza tym, jeżeli chodzi o inne książki, które czytam, to w audiobooku słucham Ellie Pilley is Almost in Love i to jest druga część i Ellie Pilley is Brown, która średnio mi się podobała, natomiast dostałam drugą część od Kai Makowskiej i też mam jeszcze przez 5 dni subskrypcje na Skrypcie, a tam jest akurat audiobook, także myślę, że też no, muszę jak najszybciej ją skończyć, więc w tym vlogu też na pewno coś o niej powiem. Oprócz tego mam zaczęty Babel i wreszcie coś ruszyłam dalej, bo jestem na stronie 225. Bardzo mi się podoba póki co, naprawdę nie wiem, dlaczego są takie słabe opinie na jej temat, ale no... Jest to faktycznie wymagająca lektura, natomiast no, na pewno jest bardzo dobra. I w audiobooku jeszcze słucham Szkoły Bohaterów i Bohaterek, tomu drugiego. I mam zaczęte Akuszerki, natomiast przeczytałam tam jeden rozdział i nie ruszyłam dalej, także to w którymś momencie muszę do niej przysiąść, na pewno jeszcze to nie będzie w tym tygodniu. Także tak wyglądają moje plany czytelnicze i zapraszam Was do oglądania. Ten vlog w ogóle nie wyszedł tak, jak go planowałam, dlatego że ja go w ogóle miałam dodać tydzień temu. Ja już tę książkę czytałam, mam wrażenie, że z półtora tygodnia, a w międzyczasie niestety się rozchorowałam. Zasnęliśmy jakoś na początku tygodnia, chyba we wtorek, z Adamem z otwartym oknem, bo była burza i wiecie, stwierdziliśmy, że to jest takie... To znaczy ja stwierdziłam, że to jest takie romantyczne i zaśniemy właśnie przy burzy z otwartym oknem. Niestety na następny dzień się rozchorowałam, bardzo źle się czułam przez 2 dni, właśnie w czwartek i w piątek, czyli w środę musiałam spać. Nie, we wtorek spałam z otwartym oknem, bo w środę jeszcze było jako tako. No a później to już była trochę taka równia pochyła. W międzyczasie byliśmy też we Wrocławiu, co widzieliście. Miałam nie jechać już w ogóle, odwołałam to wszystko, ale zadzwoniłam do... Powiedziałam Adamowi, popłakałam się i Adam powiedział, że w takim razie on mnie zawiezie. Niestety musiał odwołać swoje plany, które miał i zawiózł mnie do Wrocławia. Tego samego dnia wracaliśmy, więc on spędził około 8 godzin w samochodzie. No, znaczy ja tam spałam, więc mi to tam będzie nie obchodziło, bo ja w momencie, w którym weszłam do samochodu, to już byłam martwa. Ale tak. Książka, którą czytam, jest wspaniała i trochę serce mnie boli, bo ją tak musiałam odkładać i ja już bym ją dawno temu skończyła, tylko że wiecie, no też chciałam te update'y dla Was nagrywać. I zanim może przejdę do Dopóki rosną drzewa cytrynowe, to chwilę o tym, co w międzyczasie jeszcze czytam. Czytam Babel, zostało mi jakieś 260 stron, to też planuję dzisiaj dokończyć, to są takie dwie moje główne książki. W audiobooku wreszcie kupiłam Akuszerki, wydałam na to 70 zł, po czym dowiedziałam się, że na Boblinku akurat była przecena na 48, więc no, mogłam się tym zainteresować, a w ogóle mi to nie wpadło do głowy. I słucham w audiobooku również Nory, czyli 9 tomu Lipowa. Moja mama mnie wyprzedziła, już czyta 11 tom, a to ja jej polecałam serię Lipowa, także muszę ja trochę przyspieszyć. I co tam jeszcze czytam?
Chyba tyle z tych zaczętych. Jeszcze mam dwie książki, które będę czytała pod patronat. Ostatnio też czytałam pod patronat, teraz szykują się dwie, których jestem prawie pewna, że wezmę patronaty, bo to są takie serie, które mocno ze mną kojarzycie, obie. Także bardzo się cieszę, że będę mogła przedpremierowo je czytać. Ale tak to się prezentuje. Co do Dopóki rosną drzewa cytrynowe, to jest jedna z najlepszych powieści młodzieżowych, jakie miałam okazję czytać ogólnie w moim życiu. Dlatego, że to jest książka, w której po pierwsze bardzo mi się podobają te aspekty farmaceutyczne, czyli to, że główna bohaterka, żeby się uspokoić, powtarza sobie na przykład rośliny i na co i jak działają. Ona tutaj bardziej się skupia na fitoterapii, jednak dużo jest o tych roślinach, też ze względu na to, że przypuszczam, że tam łatwiejszy jest dostęp jednak do roślin niż stricte do surowców farmaceutycznych i mówiąc surowce, mam na myśli substancje tworzone chemicznie, tak? Jedyna rzecz, którą akurat to się muszę przyczepić, no bo to jednak jest typowo moje, że jest takie jedno zdanie, w którym trochę widać niekonsekwencje w tłumaczeniu, dlatego że w jednym zdaniu, może nie zdaniu, w jednej wypowiedzi pojawiają się trzy różne nazwy, bo jest nazwa łacińska, jest nazwa handlowa leku i jest nazwa substancji czynnej międzynarodowa, której się używa. Także trochę za duży rozrzut, jednak najlepiej by było, żeby się skupić na jednej, w szczególności jeżeli to jest wszystko w jednej wypowiedzi, która zajmuje dwie linijki, więc to bardzo mocno widać. Ja wiem, że to jest taka rzecz, do której ja się już przyczepiam, bo ja to widzę, wy tego nie zobaczycie, ale no gdzieś tam daje znać, że tak jest. Ja jednak jako osoba gdzieś tam farmaceuta staram się posługiwać tymi nazwami substancji czynnych, a nie handlowymi. Też handlowych do końca wszystkich nie znam i nie widzę też większego sensu, żeby się ich uczyć. Główna bohaterka ma na imię Salama i ona ma takiego tego swojego demona, który gdzieś tam się pojawia w historii, czyli powiedzmy, że to jest jej takie no problemy, z którymi ona się zmaga, przyjmują postać takiego diabła, który ją prześladuje. Co jest przepiękne, to to, że ona poznaje również chłopaka w całej historii. Chłopaka, który, no nie będę wam mówiła, ale poznaje chłopaka i to też ma duże znaczenie dla historii, bo gdzieś się pojawia ten wątek taki miłosny, bo ona jest w wieku, w którym mogłaby już randkować, w którym mogłaby poznać miłość swojego życia, a przez to, że jest wojna i przez to, że ma jako takie wykształcenie medyczne, bo ono nie jest jakieś nie wiadomo jakie, ono jest po pierwszym roku studiów, to musi... jest zmuszona do tego, żeby ratować ludzkie życie i to nie w taki sposób, w jaki pragnęłaby tego, bo jednak musi to robić jak lekarz, a nie jak farmaceuta. Także to jest w ogóle bardzo poruszająca historia. Jest tutaj dużo takich mocnych opisów, dosyć dużo brutalności, dosyć dużo takiej niesprawiedliwości życia. Także to zaznaczam, że jeżeli jesteście na to bardzo wrażliwi, to może niekoniecznie. Ale poza tym bardzo mnie rusza ta książka, bardzo mocno się zżyłam z tymi bohaterami i też jest ciekawym punktem wyjścia do tego, żeby sobie podyskutować na różne tematy, które są tutaj poruszane. Mimo, że tak naprawdę to nie jest dyskusja, którą my może powinniśmy przeprowadzić, tylko ludzie, którzy znajdują się w takim miejscu. Tak jak ją wam na początku porównywałam do Żywicielki, do tej książki dziecięcej, dalej podtrzymuję to, bo one są o bardzo podobnych tematach, o innych wojnach, natomiast mimo wszystko te problemy się łączą i pokazują to, że niezależnie gdzie jest wojna, to wiąże się z tym samym, że najczęściej po prostu te osoby, które obrywają, to są osoby, które nie są w ogóle związane z wojną, które nie przykładają ręki do wojny. Także no, coś smutnego, absolutnie wzruszającego. I jeszcze powiem tak z tyłu, że w ogóle autorka ma licencjat z farmacji. Tak informacyjnie powiem, że w Polsce nie mamy licencjatu z farmacji, w Polsce jest od razu magister. To są studia jednolite magisterskie, trwające 11 semestrów. Chyba tyle bym na razie chciała powiedzieć, bo jeszcze sobie zostawiam takie podsumowanie na sam koniec, bo zostało mi 160 stron i myślę, że bardzo szybko to przeczytam, bo w ogóle mimo trudnego tematu ją się szybko czyta. Widzimy się pewnie po południu, jak już będę miała tę książkę skończoną i jeszcze będę czytała Babel do końca.
Gdyby ktoś się zastanawiał, czy to nierozmazany bronzer. Otóż nie. Prawdopodobnie się kiedyś w którymś momencie podrapałam, ale nie mam pojęcia kiedy. Więc chodzę z taką piękną szaramą na policzku. Ale nie chciałam tutaj rozmawiać o mojej pięknej szaramie na policzku. Czy też, nie wiem, może to jest podpis któregoś z kotów, o którym nie pamiętam. Nie mam pojęcia, co mogłam zrobić. Przyszłam tutaj, żeby opowiedzieć Wam o książkach, dlatego że udało mi się dwie dokończyć. W jednej jestem w trakcie, zostało mi trochę mniej niż 200 stron, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze dzisiaj ją skończę, jeżeli nie, no to jutro. I wtedy będę miała zaczętą tylko jedną książkę i będą nią akuszerki, których aktualnie słucham. Ale zacznijmy od najlepszej książki tego vloga, czyli od Dopóki rosną cytrynowe drzewa. Nie ukrywam, że w trakcie czytania byłam tak wzruszona, w ogóle tam około tam 280 strony, na 280 strony dzieje się coś, co no niesamowicie mnie wzruszyło i gdzieś to moje serce mocno poruszyło, byłam, po prostu siedziałam się tak, w sumie cieszyłam się, tak patrzyłam się przed siebie i sobie pomyślałam, Boże, jak cudownie i pokażę Wam, wstawię Wam tutaj relacje, które wstawiłam na Instagrama. No i 20 stron później zostało to pięknie zniszczone. I po prostu złamało mi to serce. Wydarzyło się coś, czego się w ogóle nie spodziewałam, bo nawet nie wiedziałam, że w tej książce znajduje się taki element, ale to bardzo mocno mnie zaskoczyło. Też pozytywnie wpłynęło na moją opinię, dlatego że, tak jak Wam wcześniej mówiłam, to jest trochę taka książka o zmaganiu się z własnymi demonami, o traumie, o PTSD, więc duży taki trigger warning właśnie w kontekście tych problemów poruszanych. Ale bardzo mi się podoba to, że tutaj nasi główni bohaterowie mogą przeżywać miłość i oni sobie dają tą przestrzeń na to. Mówią sobie, że mimo wszystko to jest ważne, żeby oni też mogli być szczęśliwi, jakkolwiek by się to miało odbyć, żeby też byli w stanie przeżyć swoje życie w dobry sposób. Bardzo mi się ta książka podobała, ja jej wystawiałam 5 gwiazdek i też napisałam na Goodreadsie, że gdyby nie ten wątek farmacji, myślę, że tak szybko bym po nią nie sięgnęła, bo też sprawa wygląda tak, że ja pożywicielkę, którą czytałam w zeszłym roku, nie sięgnęłabym, gdyby się nie wydarzyło w moim prywatnym życiu coś, co się faktycznie wydarzyło i co ma jakby duży wpływ do dzisiaj na mnie. A tutaj tym takim czynnikiem, który sprawił, że sięgnęłam po książkę, był ten wątek studentki farmacji, czego nie jest jakoś bardzo dużo w książce, nie ma o tym dużo, to po prostu jest jakby gdzieś tam powiedziane, że hej, ona studiowała farmację i w związku z wojną musi zostać lekarzem, bo tak to wygląda, bo tak naprawdę wszystkie wykształcone osoby zostały w którymś momencie zabite. Znaczy może nie wszystkie, ale większość. Przepiękna historia, bardzo poruszająca i też taka momentami dająca nadzieję, z drugiej strony pokazująca też naturę człowieka, także bardzo Wam ją polecam. Tak jak mówię, jedna z lepszych młodzieżówek i też w żaden sposób nie wymusza emocji, jeżeli ktoś z Was by się o to martwił. Moim zdaniem bardzo naturalnie to wszystko wyszło. Tematyka trudna, no bo jest ona trudna, ale z pewnością warta Waszej uwagi i tak jak mówię, no na pewno będzie u mnie w ulubieńcach. Gdybym miała ją jeszcze porównać do jakiejś książki, to częściowo przypomina mi trochę styl Elif Shafak i na przykład Wyspy Zaginionych Drzew. Nie jakoś bardzo, ale faktycznie gdzieś to dostrzegałam. Jasiek bardzo miałczy. Jasiek! Jeżeli chodzi o kolejną książkę, to mam ją na regale. O Jezu, ona jest strasznie wysoko. Nie będę jej może znosiła, ale jest to Nora Katarzyny Puzyńskiej, tom 9. Tak jak mówiłam, udało mi się go dzisiaj skończyć, bo też dużo sprzątałam, więc słuchałam sobie jej na słuchawkach. Podobało mi się, natomiast mam takie zastrzeżenie, które w sumie tak naprawdę odniosłoby się również do chyba dwóch poprzednich tomów, że mi na sam koniec brakuje jakiegoś takiego ogólnego podsumowania tego, co się wydarzyło, bo ja mam wrażenie, że te końcówki to są takie ucięte, że no typowo jest to pod to, żeby przeczytać kolejny tom i dowiedzieć się, wiedzieć z tego recapu na początku, jak się skończyła dana sprawa, ale przy tej ilości bohaterów i przy tej ilości wątków czegoś mi osobiście brakuje.
gdzieś tam na tym zakończeniu, w szczególności, że wiecie, wszystko jest trochę na początku wolne, a potem na końcu to się wszystko tak szybko dzieje. Także tutaj 3,5 gwiazdki. Mimo wszystko dobrze się bawiłam i w ogóle nie czułam tego, jak ten audiobook jest długi, bo to jest jeden z dłuższych, chyba około 18 godzin ma. Poza tym, tak jak mówiłam, czytam Babel, zostało mi te 200 stron. Trochę faktycznie spada, bo mówiliście mi, że po połowie jest taka równie pochyła i faktycznie widzę, z czego to wasze zdanie może wynikać. Póki co jeszcze tak mocno tego nie czuję, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Także zobaczymy, jak będzie, jak będę dalej czytała. Ja sobie zrobiłam bułki z Nutellą, bo specjalnie poszłam po Nutellę do Biedronki, bo aż tak mi się chciało zjeść coś słodkiego. Także będę to czytała i później jeszcze wam pokażę, jaką książkę sobie kupiłam dzisiaj za to sprzątanie. Bo byłam z siebie dumna, że tak dużo to udało mi się ogarnąć. Ale to później, bo teraz mi się nie chce przechodzić na drugą stronę stołu. Witam Was następnego dnia, dlatego że wczoraj Babel doczytałam, natomiast doczytałam go już w łóżku, już mi się nie chciało kamery brać. No, miau, miau. Już mi się nie chciało brać po prostu kamery, żeby nagrać moje odczucia. Niestety, ale bardzo mnie rozczarowało zakończenie. I to jest bardzo dobra książka i ja jej to jak najbardziej pozostawiam, natomiast moim zdaniem jest trochę taka nierówna. I też główny bohater, czyli Robin, ma, dobrze to nazwała Iza, jak z nią pisałam, że ma kompleks Daenerys Targaryen. I ja bardzo nie lubię Daenerys. I z tego też względu Robin mnie zaczął gdzieś w połowie bardzo denerwować. Do połowy to była świetna książka z bardzo mocnym takim elementem Dark Academia. Bardzo mi się podobał w ogóle zamysł na Babel. Gdzieś jak już zrozumiałam, jak działają te sztabki, to też bardzo jak najbardziej byłam tym zainteresowana. I w ogóle sam zamysł na historię, to że to jak mocno położona jest waga na pracę tłumaczy, na to, jak wiele to zmieniło w życiu ludzi. To jest wszystko jak najbardziej warte uwagi i jest świetne. Natomiast ja mam po prostu wrażenie, że trochę taką jest bardzo nierówna ta książka i że dla mnie gdzieś mniej więcej od połowy to jest taka fuzja dwóch historii, bo jak do połowy było bardzo wolno i bardzo mało się działo i faktycznie trochę się rozumiem, jak ludzie się męczyli z początkiem, tak od połowy bardzo szybko się wszystko dzieje, bardzo dużo i tak natarczywie tego jest, dużo osób umiera, dużo jest jakichś takich śmierci, zatarczek, zdrad i tak dalej. I to jest jak najbardziej fajne, tylko moim zdaniem to jest mocno niewyrównane w całej historii i to jest tym takim moim zarzutem głównym co do niej, także bardzo ją doceniam. Podtrzymuję, że jest dobra, ale moim zdaniem jest zbyt nierówna i gdzieś mi brakowało właśnie takiego wypośrodkowania. I to jest w ogóle dosyć dziwna sprawa, bo gdyby mi ktoś powiedział, że wszystkie książki R.F. Kuang, gdybyśmy wzięli oczywiście Wojnę Makową jako całość, jako trylogię, to ja bym uwierzyła, że to napisało trzech różnych autorów, bo mówię również o Yellowface. Gdyby mi ktoś tak powiedział, to ja bym w to uwierzyła, bo mam wrażenie, że one są od siebie bardzo, bardzo różne i każda jest naprawdę z innej beczki. Widzę oczywiście jakieś tam elementy łączące, ale nie zmienia to faktu, że byłabym w stanie uwierzyć w to, że to napisały różne osoby. Także tutaj no niestety dla mnie zakończenie jest rozczarowaniem, chociaż było dobre. Więc nie wiem, może jeszcze to we mnie jakoś, wiecie, wykiełkuje do końca ta opinia, ale no trochę serce mnie boli, niestety. Także to jeżeli chodzi o Babel. I chciałam Wam pokazać książki, które kupiłam. Jeszcze dwie przyniosę. Kupiłam sobie wczoraj w ramach takiego pogratulowania samej sobie, że posprzątałam i że zrobiłam te rzeczy, które od dawna na mnie czekały. Książkę, którą zobaczyłam po prostu wchodząc do księgarni, czyli Misterium Dina Kuntza. Jak wiecie, to był jeden z moich ulubionych autorów. Był to również autor, który sprawił, że powróciłam na nowo do czytania po tym, jak miałam przerwę, taką dłuższą przerwę w gimnazjum. I jeżeli nie wiecie, to Dean Kuntz bardzo lubi zwierzęta, bardzo lubi psy, ma też pieska. On
tu akurat nie ma, ale on ma dużo zdjęć z tym swoim pieskiem i tutaj też jest pies na okładce. To nie jest jedyna jego książka, która ma na okładce psa, bo jeszcze jest na przykład recenzja, która też ma psa na okładce i ten pies w ogóle odgrywa bardzo ważną rolę w książce. Także jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że mi się spodoba i że faktycznie będzie czymś bardzo, bardzo dobrym. I dalej, kupiłam sobie z wydania Children, bo byłam w TK Maxie i była znowu za 80 zł. The Tenant of Whitefell Hall, czyli lokatorka Whitefell Hall, właśnie w tym takim bardzo ładnym wydaniu, no bo mam już Wichrowe Wzgórza i mam już Jane Eyre, więc mam też lokatorkę. I kupiłam sobie Jane Eyre w tym wydaniu Paper Mill Press i to jest, tak jak mówię, Jane Eyre też jest bardzo ładne to wydanie i ono już było tańsze, bo kosztowało 50 zł, były również Wichrowe Wzgórza i gdybym kiedyś chciała czytać po angielsku, to pewnie w tym wydaniu, bo jest jakoś tak przyjemnie dla oka wydane. Bardzo mi się podobają też te wydania, były też, Jane Eyre też była, nie Jane Eyre, Jane Austen. I był też Dracula. Także jeżeli ktoś z Was szuka, to pochodźcie sobie po TK Maxach. Mam wrażenie, że teraz w większości są. I książka, którą dostałam od Witki Kamili. Jest to książka w języku włoskim, Storie Illustrate di Fantasmi. Chciałam przeczytać, co tu jest z tyłu napisane, ale wyszło z tego taki jazgot, że nie będę Wam tego puszczała. Bardzo mi się podoba, bo są i ilustrowane i myślę, że jeżeli kiedyś będę coś czytała w języku włoskim, to właśnie zacznę od tego, bo jest dużo, są duże literki i jest mało tego tekstu na stronie, więc może zrozumiem. Także bardzo się cieszę, dziękuję Ci bardzo, Kamila, jest super. I w sumie to tyle z tych nowych książek. Mam jeszcze nowe, ale to już zostawiam do Book Haula kolejnego. No i tak, to by było na tyle. Jak widzieliście w tym vlogu, przeczytałam dwie. Jedną taką trochę dziwną, mam dziwną relację z jedną z książek, którą przeczytałam. Przeczytałam Norę, która była dobrą rozrywką i przeczytałam świetną młodzieżówkę, czyli właśnie Cytrynowe Drzewa. Była przepiękna i na pewno będę do niej wielokrotnie wracała tutaj na kanale, bo no szok. I jeżeli chodzi o kolejną książkę, którą będę czytała, to dzisiaj sobie zacznę Wilczą Pieśń autora Domu nad Błękitnym Morzem. I to by było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy czytaliście którąś z tych książek, o których Wam tutaj opowiadałam. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!